Wydarzenia, o których mowa będzie w pierwszej części tematu Mieszko I i początki Polski, jak widzicie na osi czasu, umieszczone są w epoce historycznej zwanej średniowiecze. Wówczas to w wieku X miały miejsce dwa bardzo ważne dla historii naszego kraju wydarzenia. Otóż w 966 roku książę Mieszko I, pierwszy historyczny władca Polski, przyjął chrzest i z poganina stał się chrześcijaninem. I co za tym poszło? Polska stała się krajem chrześcijańskim. Drugie wydarzenie to bitwa pod Cedynią, która rozegrała się w roku 972 i zakończyła się zwycięstwem wojów Mieszka I nad wojskiem niemieckiego margrabiego Hodona. Skąd w ogóle wzięła się nazwa Polski? Otóż nazwa plemienia Polan pochodzi najprawdopodobniej od słowa pole, oznaczającego również otwartą przestrzeń. Polanie mieszkali wśród pól i zajmowali się rolnictwem. Utworzone przez nich państwo zostało nazwane Polską od nazwy ich plemienia. Po raz pierwszy nazwę naszego państwa zanotowano pod koniec X wieku. Najstarszy znany nam zapis powstały na ziemiach polskich widnieje na denarze Chrobrego, czyli srebrnej monecie wybitej za czasów rządów tego władcy. Na tym denarze jest łaciński napis Princes Polonie, co oznacza książę Polski. Plemieniem Polan rządzili książęta z dynastii Piastów. Według pierwszego kronikarza polskich dziejów Gala Anonima byli to kolejno Siemowit, Lestek i Siemomysł. Około 960 roku władzę w państwie Polan objął syn Siemomysła, książę Mieszko I. Po ojcu odziedziczył silne państwo, które rozpościerało się w środkowej części dzisiejszej Polski. Dzięki swoim podbojom pod rządami Mieszka I znalazł się obszar zbliżony do terytorium współczesnej Polski, z wyjątkiem części północno-wschodniej, którą zamieszkiwały plemiona Prusów. Obecnie te ziemie to Warmia i Mazury. W ten sposób powstało silne państwo, które z czasem zaczęto nazywać Polską. Mieszko I dążył nie tylko do rozbudowy państwa, ale także do zwiększenia jego znaczenia wśród innych państw europejskich. Dopóki jednak był poganinem, dopóty chrześcijańscy władcy nie traktowali go jak równorzędnego partnera. Książę uznał więc przyjęcie chrztu za niezbędny krok w celu wzmocnienia swojej pozycji. Przyjęcie chrześcijaństwa odbyło się za pośrednictwem sąsiednich Czech, z którymi Mieszko I zawarł sojusz. Sposobem potwierdzenia przymierza polsko-czeskiego było małżeństwo Mieszka I z czeską księżniczką Dobrawą. Mieszko I został ochrzczony w 966 roku. Przyjęcie chrztu przez władcę oznaczało początek żywienia chrześcijaństwa w jego kraju. W 968 roku w Poznaniu powstało pierwsze biskupstwo z biskupem Jordanem na czele. W głównych grodach zaczęto wznosić kościoły i kaplice. Na rozkaz księcia ludność musiała przyjmować nową wiarę, choć początkowo czyniła to z oporami. Jeszcze przez wiele lat potajemnie czciła dawne pogańskie bóstwa, szczególnie w ośrodkach odległych od książęcych siedzib. Namalowany w 1889 roku obraz Jana Matejki zatytułowany Zaprowadzenie chrześcijaństwa ukazuje w symboliczny sposób ustanowienie na ziemiach polskiej nowej wiary. Numerem 1 na obrazie oznaczony jest książę Mieszko I, przedstawiony jako dumny, silny władca, który jedną ręką opiera się o krzyż, a w drugiej trzyma miecz, symbol silnej władzy. Numerem 2 na tym obrazie oznaczona jest księżniczka Dobrawa. Księżna trzyma w ręku świecę, symbol nowej wiary. Numerem 3 na obrazie oznaczony jest biskup Wojciech, który udziela chrztu młodszemu bratu Mieszka Czciborowi. Tak naprawdę biskup Wojciech znalazł się w Polsce już po śmierci Mieszka I.